Ze mną jest pani Jelena Skerowicz, której nie trzeba chyba przedstawiać, bo ikona, można powiedzieć, i czarnogórskiej, i po części polskiej też koszykówki, wielce tytułowana zawodniczka, a obecnie również druga trenerka drugiej drużyny Arki Gdynia. I w tym tygodniu też myślę, że duże wydarzenie w pani życiu, bo nominacja na trenera reprezentacji narodowej Czarnogóry. Gratulacje. I może zacznę od tej nowej roli. Jak się pani czuje, jakie są pani oczekiwania przed tym wyzwaniem, czyli przed trenowaniem drużyny narodowej? Dzień dobry, dziękuję bardzo. No, przede mną to jest dla mnie bardzo dobrze i jestem bardzo szczęśliwa tym, że zostałam z trenerką kadry. No, oczekiwania są, wydaje mi się, żeby był jakiś koncept, żeby ta kadra była za kilka lat, żeby był jakiś system taki dobry. No i przede mną jest ciężka praca, także jeszcze nie mogę teraz powiedzieć, bo dopiero zaczęłam. Jasne. I jest w maju zaczynamy przygotowania na mistrzostwach. Ale jest ciężka droga przede mną, ale ja powalczę z tym i wydaje mi się, że to będzie wszystko okej. Myśli pani, że na Eurobaskecie uda się powalczyć w grupie, o ile dobrze pamiętam, Czechy, Francja, czyli mocne dwa zespoły, i Szwecja. Będzie walka, powalczą? No tak, oczywiście. Oczywiście ja przychodziłam jako zawodniczka do wszystkich meczach, nieważne czy przeciwnik był lepszy czy słabszy, że dałem maksymalnie 100% sobie i swoich możliwości. Także taki będzie, powiedzmy, nasz styl i chcę, że mój zespół, nieważne czy jest lepszy czy słabszy, ale po prostu daję wszystko na boisku, bo to jest sport, nikt nie ma zagwarantowano wygrano albo przegrano. Okej, to życzę powodzenia, żeby się ten styl udało realizować pani w reprezentacji. Wracając do dzisiejszego ligowego meczu z Polonią, jak pani wrażenia z tej potyczki, jak pani ocenia to spotkanie? No, bardzo, bardzo dobre spotkanie. Myślę, że i Polonia, i my zagraliśmy bardzo dobrze. Tylko my wykorzystaliśmy moment bardzo agresywny w obronie i wykorzystaliśmy to tak, że w ataku trafialiśmy takie łatwe punkty. Po prostu dobry mecz i ja muszę gratulować obu zespołom, swoim też, bo naprawdę w obronie dzisiaj dziewczyny zagrały bardzo dobrze. To prawda, że tam trudno było coś polonistką czasem jakąś akcję skonstruować. Czy któraś z dziewczyn z Polonii, któryś może numer wpadł pani w oko? Centry ich bardzo dobrze zagrali i widziałam tam rozgrywająca też, ona kiedyś też grała w Ekstraklasie. Ania Bekasiewicz, numer 5. Grałam przeciwko jej, ale było widać, no ogólnie tak, jako zespołowo mi się podoba zespół, bo mają rzut za 3 punkty, mają penetrację, mają co najważniejsze grup pod koszem też. Dziewczyny, które też potrafią zagrać jeden na jeden, odrzucić te piłki. Tylko dzisiaj pierwsza połowa była tak, że im trójki nie wypadały. Potem my zmieniliśmy obronę na swojego i mówię, dzisiaj nasz zespół naprawdę bardzo dobrze zagrał w obronie i Polonia się nie znalazła aż tak dobrze dzisiaj. Gratuluję jeszcze raz wygranego meczu, dziękuję za rozmowę i życzę wszystkiego dobrego wszystkich pani plan. Dziękuję bardzo. Dziękuję.